A panie i panowie, w końcu mamy Pawła Wolaka i mamy naprawdę przyszłość, mamy Czempa. Paweł, wielkie, przeogromne gratulacje, to wielki sukces. To, co dzisiaj osiągnęłeś właśnie przez to, że w drugiej rundzie byłeś na deskach, ale wstałeś, dokończyłeś i z honorem wygrałeś. Gratulacje, jesteś wojownikiem. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, dzięki. Dobrze, zmęczony jestem, co nie, bo już późno w nocy, co nie, ale czuję się dobrze. Powiedz mi teraz na swoje usprawiedliwienie, bo takie mam troszkę odczucia jednak, że to nie był przypadek. Mówiliśmy, rozważaliśmy, że ten przeciwnik jest pod znakiem zapytania. Meksykanie nie są łatwi, tym bardziej debiutant, któremu Top Rank dużo naobiecywał, miał dużą po prostu przyszłość, perspektywę związaną z twoim przeciwnikiem. On nie wychodził do przegranej walki, ale powiedz mi, czy jednak na twoją, nie wiem, nie była to predyspozycja tego dnia, tej nocy, że do drugiej rundy tak naprawdę poszukiwałeś swojego stylu. Powiedz mi, czy cały ten tydzień, tak właściwie kilka miesięcy tych huśtawek z Chavezem nie wpłynął na to, że właśnie przebudziłeś się w tej drugiej rundzie? Jak to wyglądało te ostatnie dni? Bo tak naprawdę przeciwnika poznałeś dopiero na paręnaście godzin przed walką. Wiesz, był naprawdę ciężki tydzień dla mnie, będę mówił. Wiesz, na pewno to było, na pewno to miało jakiś wpływ na walce, co na początku. Ale jedno jest prawda, że ja też zaczynam zawsze troszkę słabiej z początku. Pierwsza runda, ja prawie każdą pierwszą rundę przegrywam w każdej walce. Co nie? Ja wiem, że mój styl to jest na późniejsze rundy, na środkowe albo późniejsze rundy, co nie? To ja wiedziałem, on mnie troszkę zaskoczył mnie w pierwszej rundzie. W drugiej rundzie to mnie naprawdę zaskoczył, nie będę mówił. Ale ja wiedziałem, ja zawsze czuję, zawsze w sercu wiem, że ja cię dojdę. Jak nie w pierwszej, w drugiej, to w trzeciej cię wreszcie dopadnę cię wreszcie, co nie? No i tak było, co nie? Że po tym knockdownie, po drugiej rundzie, wiesz, był knockdown, był sprawiedliwy, dobry knockdown, nie będę mówił. Spadłem, wstałem, nie byłem aż tak zraniony, bo dokończyłem rundę, ale wiedziałem, chciałem tylko dokończyć, chciałem siąść, odpocząć, pogadać z trenerem i potem od trzeciej rundy wiedziałem, że będzie już moja walka. I tak to wyglądało. Powiedz mi, przejąłeś całkowitą kontrolę, ale to jest fascynujące jest w całej tej opowieści, że w drugiej rundzie dla nas, dla osób, które oglądały to z zewnątrz, nie walczyłeś o przetrwanie, nie walczyłeś o życie. Nie przyłapywałeś go, nie zawieszałeś się na nim, a wprost przeciwnie. Powiedz, jak to zrobiłeś, że zadawałeś ciosy? No chciałem walkę wygrać. Jest tylko przetrwać walki. Ja przyjechałem tutaj, żeby wygrać walkę, co nie? I wiedziałem, że tylko jedyny sposób, żeby wygrać walkę, to muszę go uderzyć. Muszę go dużo uderzyć. Trzecia runda była już twoja. Od trzeciej rundy zupełnie znalazłeś. Powróciłeś do swojego stylu, narzuciłeś mu swój styl. Tak. Czwarta była coraz lepsza. Piąta była doskonała. Szósta była blisko nokautu. Siódmą zakończyłeś przed czasem. I teraz może pojawią się sceptycy, że sędzia zbyt wcześnie przerwał tą walkę. Chociaż na usprawiedliwienie tej decyzji jest wiadome już, że twój przeciwnik znalazł się w szpitalu kilkadziesiąt minut po przegranej walce, kiedy chciał normalnie wyjść z szatni, stracił przytomność. Jest w szpitalu, nie wiemy, co naprawdę się stało, jednak sędzia uratował go przed bardzo ciężkim nokautem. Powiedz, czy ty odczułeś właśnie, jak on zaczyna osłabiać się, jak zaczynasz po prostu demolować go? Wiesz, ja wiedziałem, że od trzeciej rundy, już środek trzeciej rundy, wiedziałem, że nie, że wysiada, ale wiedziałem, że już znalazłem swój rytm, znalazłem swój dystans z nim. I wiedziałem, że wreszcie go dojdę. Słab, pod koniec trzeciej, czwartej to na pewno już słab. Thank you.
Good fight. No, witamy.